Gryft Czew i Centrum Pelplin stoczyły zacięty i emocjonujący bój o punkty w czwartej lidze. Zasłużenie wygrali tczewianie 2-1, zdobywając zwycięską bramkę w końcowych minutach meczu. To był dla obu drużyn ważny mecz. Po pierwsze derby regionu, a w składzie Centrum kilku zawodników z Tczewa. Po drugie słaby bilans początku sezonu. Zarówno Gryf, jak i Centrum przystępował do meczu, mając na koncie jedną wygraną i 3 porażki. Mobilizacja wszystkich piłkarzy była na boisku widoczna. W pierwszej połowie lepsze wrażenie sprawiali gospodarze, choć pelplinianie mieli również swoje dobre momenty. W tej części meczu silny wiatr sprzyjał tczewianom. Gryfici stworzyli kilka sytuacji strzeleckich, z których wykorzystali jedną. Po świetnym podaniu Jarosława Malarskiego Łukasz Olszewski z wyczuciem przelobował w sytuacji sam na sam bramkarza Centrum Radosława Kucia. Drugą połowę Gryf zaczął od mocnego uderzenia i 2 dobrych akcji. Gol jednak nie padł. Za to chwilę później inicjatywę przejęli pelplinianie. W 60. minucie najpierw Gryfa uratował słupek, a potem Mateusz Wiech sfaulował w polu karnym Dawida Wróblewskiego. Rzut karny wykorzystał kapitan Centrum Dawid Zieliński i był remis. Chwilę trwał, zanim Gryf doszedł do równowagi, ale w końcówce miejscowi zaczęli coraz częściej zagrażać bramce gości. Mieli kilka szans, ale brakowało skuteczności. Wreszcie w 88. minucie, po akcji zainicjowanej przez Adriana Litwińskiego i świetnym dośrodkowaniu Michała Olszewskiego, piłkę głową do siatki skierował Mateusz Gruszewski. Była to bramka na wagę zasłużonego zwycięstwa, wydartego rywalom po walce i w nerwowych okolicznościach. Strzeliliśmy bramkę w końcówce, z tym, że wcześniej mieliśmy już sytuacji, parę mogliśmy wykorzystać. Nerwowa końcówka, dobrze, że chociaż szczęśliwa, natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Cieszą punkty, natomiast grą nie jestem specjalnie zadowolony z tego powodu, że pierwszą połowę graliśmy z wiatrem. Mieliśmy takie założenie, graliśmy na 3 obrońców, piątką w drugiej linii, żeby w miarę sobie zapewnić jakiś korzystny wynik i później kontrolować grę. No, prowadziliśmy 1-0, troszkę żeśmy zmienili taktykę. Okazało się, że ta taktyka zamiast przynieść pozytywny skutek, przyniosła negatywny. Tracimy bramkę z karnego i zaczyna się nerwowa sytuacja. No ale tak jak mówię, wszystko dobre, co się dobrze kończy. Myślę, że zasłużyliśmy generalnie z całego przebiegu meczu, bo mieliśmy sytuację, natomiast nerwowo gramy. Nerwowo widać, że brakuje nam takiego spokoju w grze. Znakomitą passę kontynuuje w trzeciej lidze Wieżyca Pelplin. W meczu na szczycie na wyjeździe drużyna Jacka Imianowskiego zremisowała 1-1 z liderem Pogonią Drugą Szczecin. Oba zespoły po 4 kolejkach z 10 punktami na koncie są na czele tabeli. W czwartej lidze po derbowym zwycięstwie nad Centrum Gryf awansował w tabeli na 11 miejsce. Pelplinianie spadli na przedostatnie, 17. Grająca w B-klasie Wisła Tczew w drugiej kolejce na wyjeździe wygrała 6-2 z AP Malbork i została samodzielnym liderem.